Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie symulatora FSX. W tym odcinku pokażę Wam operacje naziemne, jakie oferuje ten symulator. I będą to operacje naziemne, jakie mamy tutaj domyślne, czyli nie mam tu żadnych dodatków poinstalowanych, jest to, że tak powiem, goły FSX. I będą to operacje naziemne dotyczące też samolotów pasażerskich odrzutowych. Dlatego też tutaj wybrałem sobie Boeinga 737. Tak przy okazji mój ulubiony chyba samolot odrzutowy w tym symulatorze. I tak, po pierwsze co możemy zrobić, to na przykład przywołać sobie cysternę z paliwem. Do tego celu wciskamy Shift F. I mamy informację, że cysterna w drodze zajmuje pierwsze miejsce w kolejce po paliwo. W międzyczasie tutaj pokażę Wam kolejne opcje. Otwórzmy sobie luki bagażowe. Aby w ogóle otworzyć jakiekolwiek drzwi w tym symulatorze, wciskamy Shift E. Ale jeżeli tych drzwi jest więcej, to jeszcze musimy do tego wcisnąć odpowiedni klawisz 1, 2 albo 3, zależnie ile tych drzwi jest. Tutaj możemy wcisnąć Shift E1 i Shift E2. Luki bagażowe to jest Shift E2. I otwierają się luki bagażowe. Podjeżdża tutaj pojazd do załadunku bagaży. I możemy też dać Shift E1. I otworzą nam się tutaj te przednie drzwi. A po to zrobiliśmy to, żeby właśnie tutaj przywołać teraz ten rękaw. Robimy to Ctrl J. Rękaw tutaj nam podjeżdża. Przyjechała też cysterna. I po dotarciu cysterny pokazuje nam się właśnie okienko, gdzie możemy sobie zmienić ilość paliwa, jak i zmienić ciężar użytkowy, czyli zmienić jakby ciężar pasażerów czy załadunku. Stwierdzamy OK. I cysterna może odjechać. Tu jeszcze podjeżdża ciągle rękaw. Podjeżdża kolejny pojazd na załadunek bagaży. Rękaw ustawiony. I trwa załadunek bagaży. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to też polecam Wam zobaczyć tak zwane feature discovery, jeżeli chodzi o najnowszą odsłonę symulatora, która dopiero nadejdzie w roku 2020. Tam jest odcinek 6 poświęcony właśnie lotniskom. Tam możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w najnowszej generacji symulatora, takie operacje właśnie lotniskowe. Będzie to mniej więcej to samo, co tutaj jest. Oczywiście rozszerzone graficznie, dodatkowe animacje, szczegóły i detale. Będą przede wszystkim też pracownicy, po prostu ludzie. Tutaj nie ma ludzi, wszystko dzieje się automatycznie bez ludzi. No, będzie dodatkowa animacja, typu na przykład bagaże będą tutaj na taśmie się przesuwać. No, będzie to oczywiście wszystko podrasowane graficznie też. No ale oprócz tego będziemy też mieli możliwość przywołania Ground Power Unit. Tu nie mamy takiej możliwości w tym starym symulatorze. Czyli po prostu takiej naziemnej jednostki zasilającej samolot. Będzie też rampa ze schodami, czyli możliwość tutaj podjechania z prawej strony z kolei rampy ze schodami, jeżeli nie będzie tutaj rękawa. No, będzie też dodatkowa animacja takiej catering truck, czyli takiej ciężarówki też załadunkowej na jakieś tam towary. Także takie będą rozszerzenia tutaj możliwości. No i poza tym będzie to, co tutaj Wam pokazuję. Dobrze, odwołajmy teraz to wszystko, czyli
Shift E1 zamykam i Shift E2 zamykam teraz bagaże. Shift E1 dałem wcześniej, czyli zamknąłem tam drzwi wejściowe przednie. Odwołamy teraz rękaw. Ctrl J. Rękaw odjeżdża. Ok, ja teraz przyspieszę czas, żeby te pojazdy nam stąd odjechały, a one tutaj mozolnie się do tego zabierają. Ok, pierwszy ruszył. Drugi też odjechał. I teraz pokażę Wam jeszcze oczywiście ostatnią opcję, możliwość tutaj, czyli wypychanie samolotu. To jest pojazd, który będzie nas wypychał. Aby włączyć wypychanie, używamy skrótu klawiszowego Shift P. I to będzie po prostu nas wypychało po linii prostej. A jeżeli chcemy zakręcić, to też jest taka możliwość przy wypychaniu. Wtedy dajemy Shift P1, żeby skręcić w lewo. Lub Shift P2, aby ogon samolotu zaczął skręcać w prawo. No i ja tutaj sobie na przykład wykręcę właśnie w prawo, czyli dam Shift P2. I pojazd do wypychania nam tutaj podjeżdża. I następuje wypychanie. Kawałek będzie jechał po linii prostej i już zaczął zakręcać nam w prawo. No i tutaj dojdzie do kolizji. O, tak, najechały na siebie pojazdy, super. No są takie błędy w tym symulatorze. Ja tutaj na poczet nagrania tego filmu specjalnie wyłączyłem kolizję do tego, że te samochodziki wszystkie potrafią wjechać w samolot i no i po prostu skończymy naszą przygodę z lataniem. Żeby wyłączyć wypychanie dajemy Shift P i wypychanie zakończone. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek i operacje naziemne. Zapraszam też do obejrzenia właśnie Feature Discovery Series, odcinek 6 o lotniskach, gdzie możecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w następnej generacji symulatora od Microsoftu. Tak więc, cześć Wam, do usłyszenia.